Witam wszystkich w kolejnym odcinku Cieni Przyszłości. I znowu witamy we dwóch. No i znowu jeden, no i masz pecha. Nareszcie jesteśmy we dwóch, bo tutaj niektórzy słuchacze pytali, kiedy znowu nagramy razem. No i spełniamy życzenie. Tak, dzisiaj powiemy o darze prorokowania w Piśmie Świętym. Taki będzie temat. Trochę podejrzewam, że więcej czasu zajmie niż normalny odcinek, więc jeżeli masz 15 minut teraz do posłuchania, to chyba nie zdążysz. Tekstów się trochę nagromadziło. Dlatego, że w sumie Pismo Święte jest jednym wielkim proroctwem, na dobrą sprawę. Jezus powiedział, że całe Pismo świadczy o mnie, a Pismo było napisane przed Nim, więc w sumie mówiło o przyszłości, o przyszłym Mesjaszu i o różnych wydarzeniach, które nawet dzisiaj mają miejsce i które są wypełnieniem tych proroctw. Tak jest. Ogólnie można się zastanowić, co w ogóle znaczy słowo proroctwo, kim jest prorok, nie? I po co to w ogóle jest potrzebne? No właśnie, po co to jest potrzebne? Zauważ, Szymon i wy, którzy oglądacie, słuchacie, że w sumie już od momentu stworzenia Bóg jakoś porozumiewał się z ludźmi, ze swoim stworzeniem. Zauważ, że w raju, w ogrodzie Eden, otworzymy Biblię na samym początku, na pierwszym rozdziale. No ale tam to rozmawiali pierwszym Mojżeszowie. Właśnie, ale do tego zmierzam, że właśnie ten kontakt bezpośredni, kiedy Bóg mówił do człowieka i jego żony, twarzą w twarz, prawda? Oni mówili do Boga po grzechu, po upadku. Ta więź została zerwana, bo potem już Adam z żoną się kryją przed Bogiem, już nie chcą z Nim twarzą w twarz rozmawiać. Dlaczego nie mogą rozmawiać? Bo od tej pory też między innymi dlatego, że są grzeszni, prawda? Wyrzuty sumienia jakieś czy coś? To z jednej strony, a z drugiej strony grzeszny człowiek nie może przebywać w obecności, bezpośredniej obecności Bożej. No bo Bóg jest ogniem trawiącym, prawda? Bóg jest święty, Bóg jest tym, który... Ale właśnie tak się kiedyś zastanawiałem, dlaczego tak jest, nie? Że jak właśnie że człowiek nie potrafi... I tak sobie myślałem, może dlatego, żeby mu odbiło do końca, nie wiem, przez wyrzuty sumienia czy coś, może żeby widział, jaki Bóg jest, nie wiem, niesamowity, czy... Nie wiem, dziwne to jest, zawsze mnie to dziwiło. Kiedyś może rozpracujemy ten temat. Może, w każdym razie jaka jest obietnica w Piśmie, że w niebie, prawda, czy powiedzmy na nowej ziemi, że znowu wróci ta rozmowa twarzą w twarz, tak jak ja też z Szymonem rozmawiam, prawda, tak jak z wami rozmawiamy, że to będzie znowu. I właśnie proroctwo to jest w prostej linii kontynuacja tego kontaktu Boga z człowiekiem, bo z racji tej, że Bóg już nie mógł, czy powiedzmy, człowiek nie mógł przebywać z Bogiem w bezpośredniej obecności, to Bóg musiał coś znaleźć, jakiś środek zastępczy, żeby tak czy tak z tym człowiekiem się porozumiewać, żeby się komunikować, no bo nie chce i nigdy nie będzie chciał nas zostawić samotnie, nie? Samym sobie. Zawsze będzie... Oddał syna dla nas, Więc właśnie, zawsze będzie mu zależało na naszym dobru i na tym, żeby czasem nam coś podpowiadać, coś przed czymś przestrzec i tak dalej, i tak dalej. Więc jak Bóg osiągnął właśnie tą komunikację? W jaki sposób? Już nie bezpośrednio. Właśnie przez proroctwo. Dobra, ale widzisz, ale jak właściwie wyglądały takie, nie wiem, takie prorokowanie? Albo jakich mamy proroków? W sumie my mamy słowo dzisiaj we współczesnym polskim, mamy jedno słowo prorok. Tak. I to wszystko jest jasne, prawda, dzięki temu. Ale w Piśmie Świętym proroków nazywało się wieloma różnymi mianami, prawda? Między innymi się nazywało ich jasnowidzami, nazywało się ich... Ale to teraz, jak mamy jakichś jasnowidzów, to oni są prorokami bożymi? Idziesz w przód, już do testu proroka, prawda? Jasnowidzę, no ale to chyba nie każdy jasnowidz, nie każdy prorok, nie? Chyba jest właśnie... Mamy w Piśmie Świętym podany test, tylko z tego, co widzę... No sobie przejrzymy go potem najpierw. Tak. Pytam. Mamy test prawdziwego proroka, i czy jasnowidza i tak dalej, który nam mówi. To jest, czy proroctwa się spełniły, czy wyznaje Jezusa Chrystusa, czy przynosi owoc życia. To są trzy najważniejsze kwestie, nie? No tak. Nostradamus na przykład, o którym mi mówiłeś przed nagraniem,
No jego proroctwa nie wszystkie się spełniły. A sobie mało które się spełniły. Mało które. Wyznaję Jezusa nie. No nie. No odnośnie życia nie wiem. Nie wiem, nie będę się wypowiadał. Czyli odpada. Odpada. No automatycznie. Prosta sprawa. No więc właśnie. No to idąc tą drogą, to w zasadzie prawie każdego współczesnego proroka można po prostu wywalić. Prawie. No prawie, bo nie znam wszystkich. Prawie czyni wielką różnicę. Są prorocy, którzy spełniają test prawdziwości proroka. To mnie teraz zaciekawiłeś. Współcześni, może nie do końca już żyjący, ale... No dobra, czyli mówisz, że różnymi mianami można określić proroka i jednym z nich mówisz, że był Jasnowidz, no, tak? No tak, no... A gdzie to? Było to gdzieś zapisane? Było zapisane. Chociażby było w pierwszej Samuelowej. W pierwszej księdze Samuelowej. I tam 9 rozdział, 9 wiersz. Ja jak zwykle posługuję się, znaczy niezwykle, ale lubię posługiwać się Biblią Gdańską. Tak, jak zwykle niezwykle. Biblią Gdańską, Szymon ma Biblię Warszawską, więc jakby co mogą tam być jakieś nieścisłości w słownictwie, ale w treści obie Biblie się sam zgadzają, bo to jest Pismo Święte, Słowo Boże. 9 rozdział, 9 wiersz. Przedtem w Izraelu tak mawiał każdy, gdy się szedł radzić Boga. Chodźcie, a pójdziemy aż do widzącego, bo którego dziś zowią prorokiem, tego przedtem nazywano widzącym. Ale on jasnowidza. Chodźmy do jasnowidza. Tak, u mnie jest, nie? Tak. Czyli tak. Jasnowidza, tego, który jasno widzi przyszłość, prawda? Takiego, nie? Tak. Tam są hebrajskie słowa na określenie tego, ale może lekcja hebrajskiego kiedy indziej przeprowadzimy. Nie teraz, bo mamy tekstów multum. No właśnie. Tak. Musimy, myślę, ograniczać w miarę, bo byśmy z 3 godziny gadali. No więc właśnie. Oczywiście mamy też nazwanego proroka jako posłańca Pana. No tak. To jest... Bo to zawsze był posłaniec Boży. Tak, tak, jeżeli on ma mówić o tym, co Bóg ma do powiedzenia, no to automatycznie staje się posłańcem. Tak, to jest w sumie oczywiste, nie? Że nazywało się posłańcem, ale... Ezekiel na przykład był synem człowieczym, nie? Tak dziwnie nazywanym. Tak. Synem człowieczym, który potem był Jezus nazywany, nie? Tak. Też takie miano się przyjął. Tak, Ageusz... Przeczytam ten tekst, dlatego że tak mówimy, że no, nazywało się posłańcem, że to oczywiste i tak dalej, ale żeby przeczytać jasno, że to jest w piśmie napisane, że jest tak nazwany z imienia, z księgi Ageusza. 1 rozdział, 13 wiersz, nie? Przeczytasz? Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Czyli to jest poseł. Poseł? Posłany. Posłaniec, posłany. No Pana, tak. Jakieś jeszcze określenia przychodzą Ci do głowy? Różne były, nie? W każdym razie. Co jest ciekawe, jeszcze tylko jeden tekst, bo jeszcze tam było, że prorok to jest ciekawe, że jest współsługą. Że to nie jest też jakiś tam wielki, który siedzi na majestacie, prawda? W objawieniu było, nie? Jestem współsługa twoich braci proroków. Tak. Oczywiście, no naturalnie. Objawienie 22:9 na przykład. Ale mi on rzekł, patrz, abyś tego nie czynił. Nie czynił, czyli kiedy Jan padł na kolana, prawda? Oddał pokłon. Tak, patrz, abyś tego nie czynił, bo jest współsługa twój, braci twoich proroków i tych, co chowają słowa księgi tej. Bogu się kłania. Tak, czyli jest współsługa proroków, nie? Uh-huh. Czyli prorocy służą w pewnym sensie. Tak jak każdy z nas powinien. W 19:10 są identyczne słowa, ale jest końcówka jeszcze fajna. Bogu się kłania, albowiem świadectwo Jezusowe jest duch proroka. Tak, na marginesie. Patrz. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Czyli to, że on poświadcza Jezus swoją obecność duchem proroctwa. Tak. Czyli jeżeli z kim jest, to tego... A z drugiej strony poświadcza duch proroctwa swoją obecność. Tak. Bo Duch Boży przepowiada, no Bóg zna przyszłość. Więc jeżeli z kimś jest Bóg, to ten będzie mógł mieć właśnie dar prorokowania, albo będzie rozumiał w właściwy sposób objawienia czy inne księgi. No wiadomo, mąż Boży też tak. Był prorok nazwany i tak dalej. Też jest w jednym miejscu w II Mojżeszowej jako usta nazwany, w II Mojżeszowej 4:16 tam jest napisane, on będzie mówił za ciebie do ludu i stanie się, że on będzie tobie za usta, a ty mu będziesz za Boga. To jest kiedy Pan mówi do Mojżesza i Arona. Tak. 3 rozdział 2 Mojżeszowej, tak? Czwarty. Czwarty już. II Mojżeszowej, tak.
tak jak już on narzekał Mojżesz, że się nie nadaje. Tak, dokładnie. W końcu Bóg mówi, dam ci Aarona. Dokładnie, dokładnie. Mówi, tak. Dokładnie. Jednym słowem, prorok, zwłaszcza na tym ostatnim fragmencie można takie zbudować stwierdzenie, że prorok to jest ten, który był ustami, który był, nie wiem, przekaźnikiem tego, co Bóg chciał powiedzieć do człowieka. Jako, że Bóg już nie mógł się kontaktować z człowiekiem bezpośrednio, to znalazł sobie, prawda, proroka. Czyli który... jak? Dawał mu jakieś proroctwo? Proroctwo, poselstwo, poselstwo, Słowo Boże, prawda? Czyli Słowo Boże jakoś mu dawał te słowa w jakiś sposób, co chyba jeszcze zerkniemy w jaki, nie? Tak, tak, oczywiście. I ten prorok musiał iść i musiał mówić. Tak. A to chyba, nie wiem, tak, lubili, chyba nie lubili ludzie takiego proroka, co? Wiesz co, Jeremiasz powiedział o swoim... O swoim obowiązku, że to jest brzemię. No bo ty, no sorry, ale gdzie on nie poszedł, to go prześladowali za to, co mówił. Wszyscy inni mówili odwrotnie. No dokładnie. I z reguły tak jest z prorokami, nie? Dokładnie, dokładnie. Wszyscy mówią odwrotnie, albo wiesz, każdy macha ręką i nikt nie słucha, nie? Tak, ale z kolei jak byli ci prorocy fałszywi, co mówili, że będzie wszystko okej, nie macie co się martwić, będzie pokój, to tych ludzie słuchają, nie? I tak samo jest. Tak samo było przez wieki. Że zawsze ktoś, kto mówił prawdę, no nie był lubiany, nie? Tak. Okej. Okay. No i jak, w jaki sposób takie proroctwo? Bo wiem, że ty się dobrze na tym znasz, więc się pytam. W jaki sposób takie proroctwo... Bo ja to wiem po prostu, że jest sobie proroctwo i jakoś ono jest spisane. Ale jak to było, że ten Bóg, nie wiem, mówił do tego proroka? A no, aż tak dobrze to się na tym nie znam. W każdym razie sposobów jest mnóstwo. Mhm. Dzieli się zasadniczo sposób przekazywania proroctwa współcześnie na dwa. Na wizję i na sen. A. Na nawidzenie, prawda? I tak dalej. Czyli jakiś taki sen za dnia i sen w nocy. A, coś dokładnie tak, dokładnie tak. Aha. Sen w nocy, kiedy coś ci się śni, tylko, prawda? Że jest świadoma. Świadoma ta osoba, co się dzieje. W nocy nie. W nocy sobie śpi. Aha. W nocy to jest zwykły sen, prawda? W którym coś do ciebie dochodzi. A w dzień tak samo niekoniecznie musi być świadoma, wiesz. Nie chcę w przyszłość za bardzo wybiegać, bo to w którymś z kolejnych odcinków powiemy, nie? Ale jakie są symptomy fizyczne tego, kiedy prorok jest w widzeniu? To jest ciekawe. Co mówi Pismo? Pismo mówi jeszcze w Starym Testamencie, że z niektórymi ludźmi, szczególnie upodobanymi, Bóg jednak kontaktował się osobiście. No to z Mojżeszem, nie? Z Mojżeszem? Abraham. Abraham. 18 rozdział, pierwszy wiersz. No w sumie z Jakubem też była taka sytuacja, tak, że można by przypuszczać, że to był Jezus, nie? Wiesz, nawet się przecież mocowali ze sobą. No, mocowali się. Jakub powiedział, że walczyłem z Bogiem, nie? Tak. No. 18 rozdział, pierwszy Mojżeszowy, pierwszy wiersz. Potem ukazał mu, czyli Abrahamowi, potem ukazał mu się Pan w równinie Mamre, a on siedział w drzwiach namiotu swego, gdy był najgorętszy dzień. Czyli to mamy to, że jednak ten Pan przyszedł do Abrahama. Ale no i jak? I Abraham nie zginął? Właśnie nie, bo jak czytamy dalej, podniósł trzy oczy swe, obaczył, a oto trzej mężowie stanęli przeciw niemu i ujrzawszy ich, wybieżał przeciwko nim ze drzwi namiotu i pokłonił się do ziemi. I tak dalej, i tak dalej. I tam zarżnęli ciele młode. No, chyba, że to był właśnie Syn Boży. W tej formie jakby był. Jezus? No. No, to przepraszam, no jest mniejszy Bóg jakiś, czy coś? No nie, tak samo, tylko że jednak, wiesz, no, Syna Bożego ludzie oglądali i żyli, nie? Mhm. No ciekawa myśl. Ciekawa. No bo jak? No to byśmy mieli sprzeczność w piśmie trochę, nie? No nie wiem. Zostawimy to na kiedy indziej. Tak jest. Ale taki kluczowy tekst o tym właśnie widzeniu i tak dalej jest w 4 Mojżeszowej, 12 rozdziale i w 6 wierszu. 12 rozdział i 6 wiersz. I rzekł do nich, słuchajcie teraz słów moich. Jeśli między wami będzie prorok, ja Pan w widzeniu ukażę mu się, we śnie będę mówił z nim. Przeczytam ci jeszcze 7 i 8, żebyśmy mieli tą sprzeczność. Ale nie taki jest sługa mój Mojżesz, który we wszystkim domu moim najwierniejszy jest. Z ust do ust mawiam z nim, nie w widzeniu, ani w zagadce, ani w podobieństwach Pana widywa. A, czyli z niektórymi Bóg jednak się kontaktuje. Dlatego Mojżesz powiedział, że proroka takiego jak ja z
wzbudzi wam Pan, mówiąc o Jezusie. Dokładnie. Nie takiego zwykłego, tylko... takiego, z którym Bóg twarzą w twarz rozmawia. Serdecznie. Tak. No ale ważniejsze jest to, że właśnie widzenie i sny, prawda? Tam Daniel nieraz mówi, no, że, Daniel miał że miał sen, tak. Jan w Apokalipsie często mówi, że zaczyna rozdział, czy jakiś fragment, potem widziałem. Tak, tak. Czyli on miał widzenie chyba. Tak, tak. Ale to po prostu jest bardziej takie, że on za dnia, czy... Tak. Że potem widziałem to, potem widziałem tamto. O. Wiesz, w wielu miejscach w piśmie jest... I on jest tam obecny, on jest tam aktywny jakby w tej prorostwie, tak. Właśnie składa pokłon, tak. Czy różne tam sytuacje się Wiele miejsc... Czy zjada książkę w 11 rozdziale, nie? Tak. W wielu miejscach w piśmie jest powiedziane, że prorocy po prostu mówią, że doszło ich słowo Pana, nie precyzując w jaki sposób, po prostu doszło. Nie? Tak mówi Pan. Nie? Tak mówi Pan. Tak dalej. Mówiłeś o tym, że Jeremiasz był niesłuchany. Ogólnie ci powiem tak, że prorocy czy w Starym, czy w Nowym nie zawsze byli poważani. Mało kiedy. Nie? Mało kiedy. Nawet Wielki Mojżesz, przecież lud to na niego co chwilę. Parę razy było, że kamienie mieli. No tak, dokładnie. Tak to jest z prorokami. Dokładnie tak, dokładnie. Jeremiasz się nie raz skarżył i to... Czyli można się zastanowić, co by w naszych czasach Google mówiło o tych prorokach. Same najgorsze rzeczy. Albo inaczej, co będzie mówić. No. O prorokach. Nawet Pan, nawet Bóg mówi w Psalmie 105, nie? W 15 wierszu. Nie tykajcie pomazańców moich, a prorokom moim nie czyńcie nic złego. No. Tak. Jezus mówi o tym, że nigdzie prorok nie jest szanowany. Nie, znaczy, że w swojej ojczyźnie nie jest szanowany. Tak. No to już w ogóle. Tak mi przychodzi na myśl, czy prorok, kiedy Bóg do niego przemawia, może sobie odmówić? Wydaje mi się, że może. Bo Bóg daje wolną wolę. Tylko, że no trochę chyba konsekwencje mogą być duże. O, Ezechiel 3 rozdział od 17 wiersza. Synu człowieczy, dałem cię stróżem domowi izraelskiemu, abyś słysząc słowo z ust moich napominał ich ode mnie. Gdybym ja rzekł niepobożnemu, śmiercią umrzesz, a nie napomniałbyś go i nie mówiłbyś, abyś go odwiódł od niezbożeń drogi jego, tak żebyś go przy złocie zachował, wtedy on ci niezbożny w nieprawości swojej umrze. Ale krwi jego z ręki twojej szukać będę. Czyli może odmówić. Może odmówić. Ale to się nie opłaca. No, no, najzwyczajniej w świecie. Niezbyt się opłaca. Tak. Proroctwo, bycie prorokiem to jest duża odpowiedzialność. No bo musisz powiedzieć. Chociaż może ci się to nie podobać. Chociaż ludziom to na pewno się nie będzie podobać, to musisz wstać i powiedzieć. No. W sumie tak sobie myślę, że Bóg też w pewnym sensie wymaga tego od nas wierzących, nie? Znaczy, może, no tak, no, żebyśmy głosili Ewangelię, która jest no, mało popularna. Tak. Przecież każdy, kto głosi, ma jakieś prześladowania cierpieć. Czy to słowne, czy fizyczne. No tak ma być, nie? Mhm. Tylko często właśnie odmawiamy, albo mówimy, a ja to jeszcze gotowy nie jestem, ja to się boję. Z jednej strony odmawiamy, żeby być tymi prorokami, posłańcami, a z drugiej strony często się zdarza, że nie chcemy słuchać tego, co Boży sami posłańcy. Sami nie chcemy, to jest inna sprawa. Tak. W drugiej kronik, w 20 rozdziale, 20 wierszu jest taki tekst. Druga kronik, 20 rozdział, 20 wiersz. Tak? 20, tak? Tak. Potem starszy rano ciągnęli na puszczę Tekuła, gdy wychodzili, stanął Jozafat i rzekł: słuchajcie mnie, Judo i obywatele jerozolimscy. Wierzcie Panu, Bogu waszemu, a będziecie bezpieczni. Wierzcie prorokom Jego, a będzie się wam szczęśliło. No widzisz, i opłaca się wierzyć prorokom. Ale z tego co pamiętam, no to Jezus przestrzegał przed fałszywymi prorokami w czasach ostatecznych. Nie? No fałszywymi tak, ale przed prawdziwymi nie przestrzegał. No, ale chyba trzeba być czujnym, nie? W tej kwestii. No ale 3 na samym początku podałem testy. No. A może weź sprawdźmy te testy. Masz gdzieś tam jakieś cytaty na nie? Czy ja gdzieś miałem zapisane? To chyba ty miałeś, tak. Tak. Izajasza 8:20. Izajasza 8:20. Przeczytam. A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Aha. Czy
Czyli jeżeli ktoś w ogóle, nawet nie prorok, ale ktokolwiek mówi coś i to się nie zgadza z Pismem Świętym, to tutaj mamy napisane, nie zabłyśnie do nich. I nawet nie ma co się zastanawiać. To się od razu odrzuca. Ten prorok nie jest od Boga. Tak. Bo Bóg jest ze sobą spójny. Nie może raz powiedzieć jednego, a w tym coś innego. Nie? Dokładnie. Mamy sprzeczność, odrzucamy. Dokładnie. To jest pierwsze. Tak, to jest pierwsze i najważniejsze. Dzięki temu kryterium wywalamy większość proroków. Jeremiasz 28:9. Jeremiasz 28:9. Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo. Czyli prorok musi prorokować i to musi się spełnić, nie? To nie zawsze można zweryfikować, bo wiesz, no tak. Współczesny prorok może przepowiedzieć coś, co się stanie za 10 lat, no i wtedy czekać 10 lat, czy się stanie, czy nie. Tak. No i wiadomo, no jeżeli nawet jakiś prorok przepowie coś, że coś się stanie, to się stanie, ale jego słowa nie są zgodne z Pismem Świętym, to on i tak nie jest od Boga. Ale to kryterium świetnie nam się nada do na przykład proroków, którzy już zmarli, nie? No właśnie, i których słowa się nie spełniły, nie? Tak, albo proroków, których słowa się spełnia, którzy żyli w naszych czasach, w XX wieku jeszcze, ale to nie na dziś. Zgadza się. Pierwszy Koryntian, 14 rozdział, wersety 3 i 4. 1 Koryntian, 14 rozdział, 3 i 4. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Czyli prorok, jego zadaniem jest budowanie Kościoła. Tak. Czyli budowanie wierzących. Tak. Nie prorokuje po to, żeby, nie wiem, władzom państw pomóc, albo żeby wygrywać na loterii, nie? Tylko żeby zbudować Kościół, aby wszyscy doszli do poznania. Dokładnie. 1 Jana 4,2. Kolejna taka charakterystyczna rzecz. Jak sprawdzić proroka? Bo rozmawiamy o tym, że jesteśmy przestrzeżeni przed tym, że w naszych czasach mają być fałszywi prorocy. Więc jak sprawdzić, czy jest fałszywy? Nie? Tak, jest ten tekst, który na początku Jana był mówiony. 4,2. Przez to poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest. Prosty kryterium. Musi wywyższyć Syna Człowieczego. Tak, bo wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga, ale ten jest on duch antychrystusowy, o którym ja się słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie. A to jest ciekawe, to jest właśnie napisane, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Co to oznacza? Nie, tak dziwnie napisane, dziwnie sformułowane. Czemu? Że tak, wiesz, na pierwszy rzut oka, ale na drugi już widać, że to znaczy, że Jezus Chrystus był zawsze, a teraz przyszedł w ciele. No tak, i że, tak. Że był... Czyli, że jest Bogiem. Jest Bogiem, oczywiście. No, bo tylko jeden jest wieczny, jak mówi Pismo. Oczywiście. Jest tylko Bóg. Jest. Czyli prorok bądź ugrupowanie religijne odrzucające boskość Chrystusa jest ducha antychrystowego. Zgadza. Tak? No tak. Ja tak czytam ten wers. Tak, no może źle zrozumiem czy coś, ale wydaje mi się, że to o to tu chodzi. No pewnie. Mateusz 7 rozdział. Kolejny test proroka. Tak, 7 rozdział. 16-18. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi, tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić dobrych owoców, a złe drzewo rodzić dobrych owoców. No każdy zna ten fragment, także kolejna sprawa, ich uczynki, tych proroków muszą być zgodne z tym, czego nauczają. Nie? Tak, muszą wydawać dobry owoc, słuchanie. Tak, dokładnie. Sami muszą być pełni Ducha Świętego i mieć te owoce, żeby prorokować, no inaczej się nie da. Także tak wygląda test na proroka. Ciekawy jeszcze fragment z 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 19-20. Bo a propos tego, że właśnie mamy w naszych czasach no, dużo jakichś ludzi, którzy mówią, że są prorokami. Zrobimy odcinek, kiedy ich wszystkich przejrzymy. Po prostu, że wszystkich. No wszystkich jakichś takich, na których uda nam się natrafić gdzieś w internecie, no bo takie mamy możliwości, czy w innych źródłach. Po prostu weźmiemy, przejrzymy ich po kolei i zobaczymy, co oni mówili,
żeby sprawdzić, czy pasują do tego wzorca. Dlaczego? Ponieważ Pismo mówi w ten sposób: ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, nie? Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Poza tym czytaliśmy w liście Jana, że mamy właśnie badać duchy, nie? Mamy badać duchy, sprawdzać. Ponieważ no, możemy otrzymać fajną zapłatę, jeżeli Bóg naprawdę posłał proroka. Patrzcie w Egipcie. Powiedzmy, że w Egipcie wszedł Mojżesz i ktoś by go odrzucił jako proroka, nie? To co by się stało? Zostałby z Egipcjanami. Także jeżeli w naszych czasach jest jakiś prorok, a my go odrzucimy, też może być niewesoło. Lepiej być na to przygotowany. W liście Pawła do Hebrajczyków, tak. Chociaż to jest sprawa wątpliwa cały już, czas. Już jest chyba przekonany. Nie tyle, czy Paweł był apostołem, ale czy był autorem listu do Hebrajczyków. Aha, listu. Tak. Tego nie wiemy. Tego jeszcze nie wiemy. To jest jedno z pytań. Tak, jedno z pytań. Tak, więc jak badamy, nagramy. W każdym razie Biblia Gdańska mówi, list z Pawła apostoła do Żydów, Biblia Rzeszowska jest tylko list do Hebrajczyków. Tak, zgadza się. W pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu jest napisane: częstokroci wieloma sposobami mawią niekiedy Bóg ojcom przez proroków. To jest dowód na to, co mówiliśmy przedtem, że Bóg ciągle chce się komunikować ze swoim stworzeniem. I dzisiaj może nam się wydawać czasem, że jesteśmy tak zostawieni samopas, że nie ma żadnego proroka, ale to nie do końca jest prawda. Bo proroków, prorocy byli i jeszcze będą, i mogę to udowodnić Pismem Świętym, słynnym tekstem z Księgi Joela, co jest zacytowane przez Pawła w Dziejach Apostolskich. Drugi rozdział. Że zeszcie pójść tak, do deszcz. Tak. Drugi rozdział Dziejów, 17 i 18 wiersz. Tu jest ciekawe, bo tak przy okazji możesz to sprawdzić, jakbyś chciał. W Biblii Warszawskiej to jest Joel 3 od 1 do 2. A w Biblii Gdańskiej to jest Joel 2:28-29. Ale jeszcze raz, który fragment? Ale, tu. Tak, ale 2:28-30. Ale nie, moment. To mówię Księga Joela. Bo w Dziejach Apostolskich to mamy drugi rozdział, 17-18 wiersz. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. A starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będę. Czyli widzisz, tak jak było powiedziane, że Bóg często przemawiał, a tu jest powiedziane, że jeszcze tym bardziej w ostatnie dni będzie przemawiał do swojego ludu. Mówię, to jest cytat z Księgi Joela, ja przeczytam jak jest, w drugim rozdziale, 28-29 wierszu, a jeśli macie Biblię warszawską, to w trzecim rozdziale, pierwszym i drugim wierszu. Więc tak, a potem wyleję ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze. No to jest cytat, nie? Starcą waszym syny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. Nawet i na sługi, na służebnice wyleję w one dni ducha mego. Żyjemy w ostatecznym czasie, nie? I właśnie teraz powinno być to wylanie. I tak, prorocy. Przed chwilą jeszcze na początku czytaliśmy fragment z Objawienia, gdzie było powiedziane, że świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Pamiętasz, że to było? No, 19 rozdział, 10. Aha, 10, tak. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa, koniec tego wersetu mówi. No, a wiesz, co jest w 12 rozdziale i wersecie? 17. Zawrzał smok gniewem na niewiastę. Niewiastę, czyli Kościół Boży, symbolicznie. I odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Czyli trwa przy Duchu Królestwa. Czyli mamy, tak, czyli Kościół Boży z tego wynika, powinien mieć proroka. No, Biblia Gdańska to tak nie tłumaczy, że walczył z drugimi z nasienia, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa, nie o Jezusie Chrystusie. To jest w ogóle, nie? Czyli opis, tylko Jezusa Chrystusa. Czyli właśnie Ducha Królestwa. Tak, świadectwem Jezusa jest Duch Królestwa. Dokładnie. Czyli Kościół dni ostatnich musi mieć proroka. Tym bardziej, że Bóg sam o sobie mówi, że nic nie zrobi ważnego dla dziejów świata, jeśli przedtem nie objawi. Amos. 3:7. Tak. Trzeci rozdział, 7 wiersz. Zaiste nic nie czyni panujący Pan, z dużej litery Pan, bo to chodzi o Boga, chyba żeby objawił tajemnicę swoim sługom, swoim prorokom. No patrz. Tak. Biblia
warszawska, zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom. Bóg taki jest. Bóg mówi do proroków. Komunikuje się z nami do proroków. Nie chce nas zostawić tak samemu, żebyśmy błądzili po różnych jakichś głupich doktrynach, tylko mówi do nas. Mówi do nas. Jezus Chrystus był Bogiem, mówiłeś. Jest. No. On kiedy był na tej ziemi, również był Bogiem. A czy był też prorokiem? No, tak. Mamy dowód? Że prorokował. Mamy proroctwa, które się spełniają niesamowicie w naszych czasach. Mówiłeś o tym, jak Mojżesz powiedział. Proroka takiego, jak jestem, zbudzi Ci Pan Bóg Twój spośród Ciebie, spośród Twoich braci. Jego słuchać będziecie. To było z 5 Mojżesza 18:15, nie? Ale już w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, w 21 rozdziale i w 11 wierszu mamy następujące słowa. 21:11. A lud mówił, ten Ci jest Jezus, On prorok z Nazaretu Galilejskiego. To akurat mówił tłum, ale we wspomnianym już liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale i tym razem w drugim wierszu mamy takie słowa. W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicę wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. Mówił nam Bóg przez swojego Syna, prawda? Podobnie tak mówi, że proroctwa Jezusa również wypełnione, nie? No, tak. Jezus, no, samym sobą wyznawał Jezusa w ciele, że tak powiem. No, ciężko byłoby, jak tego nie robi. I po trzecie, no, owoc też. Tak, nazywał się Synem Człowieczym, tak. A mimo to mówił, że zanim Abraham był, ja jestem, nie? Uh-huh. Czyli wyznawał, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Uh-huh. Duch proroctwa to jest jeden z darów. Tak. Wyjątkowo prześladowany. Tak. Ale... Zawsze ludzie nienawidzili proroków. To jest też takie ciekawe. Pisali i mówili o nich straszne rzeczy. Ale zgodzisz się ze mną, że to jest jeden z darów ducha? Dar prorokowania? Mhm. Tak, chyba tak w liście do Koryntian mamy napisane, nie? 12:10. Jest takim bardzo wyróżnionym darem, nie? Tak, właściwie to 12:9. No. A drugiemu wiara w tymże duchu, a drugiemu dar uzdrawiania w tymże duchu, a innemu czynienie cudów, a innemu proroctwo, a innemu rozeznanie duchów. I mamy tam jeszcze języki, wykładanie języków, a to wszystko sprawuje jeden, a ten sam duch, udzielając osobno każdemu, jako chce. Mhm. Zresztą też w liście do Efezjan jest powiedziane, że dar proroctwa, ten duch proroctwa, to zajmuje poczesne miejsce. No to czemu się tak mało mówi o tym? Wszędzie o tych językach się gada, jakby to jakieś znaczenie miało. No, tak. To w zasadzie co z tego, że ktoś mówi tymi językami? Nie tak na sprawę. Czy ja nie neguję, no bo jeżeli naprawdę dostał od Boga, no to okej, okay, no super, ale z drugiej strony po co? Dokładnie. Ten list do Efezjan 4:11 i tenże dał niektóre apostoły, a niektórych proroki, a innych ewangeliści, a innych też pasterzy i nauczycieli. No tak. No. Czyli że w Kościele mamy oprócz pasterzy, nauczycielów, ewangelistów mamy też. Który to był werset? Proroków. 4:10. Tak. Listu do Efezjan. I 12 werset. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Do kiedy? Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorosniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Taki jest sens i cel w ogóle jakichkolwiek darów Ducha Świętego. Aby budować Kościół, a nie na przykład, nie wiem, moją wiarę. Bo jeżeli ja, powiedzmy, modlę się do Boga o jakiś tam znak, to już nie jest wiara, nie? Tak już powoli zmierzając do końca, chociaż wydaje mi się, że dopiero 5 minut mówimy. Ja myślę, że to jest dopiero początek większego tematu, który poruszymy na temat współczesnych proroków. Tak jest. I daru proroctwa, który objawił się w dzisiejszym, we współczesnym Kościele. W każdym razie na koniec z listu do pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział, 20 wiersz, taka Pawłowa przestroga. Proroctw nie lekceważ. Mamy ducha, nie gaście, wszystkiego doświadczacie, co dobre tego się trzymacie i proroctw nie lekceważ. Proroctw nie lekceważ. Także oby Bóg nam w tym wszystkim dopomógł, abyśmy zawsze trwali przy Nim. No i tak jak już zapowiadałeś, naturalną kontynuacją tego będzie, tak jak mówiłeś, pokazanie współczesnych proroków. Czy przeszli test? Zobaczmy, sprawdzimy. No a pod ten test
rzucimy. Tak. I zobaczymy każdego jednego, którego znajdziemy. Którego znajdziemy, dokładnie. Tak. To były Cienie Przyszłości. Tak. Nazywam się Michał Pirch. Szymon Wygnański. Cześć. Cześć.